Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Hot Labów oraz Tragedzików Das to Corsa Competizione. Dzisiaj zajmę się torem Oton Park. Jest to brytyjski tor i dosyć skomplikowany, więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. To do setupu. Uważam, że jest bardzo przyjemny, więc jeżeli chcecie, to możecie z tego skopiować. Tak się wyglądają opony. Elektronika. Możecie sobie telemetry wyłączyć. Paliwo to w sumie nie ma znaczenia, ale ważne hamulce 1.1. Tak wygląda mechanical grip. Nie zagłębiałem się jakoś bardzo w bump stop range czy coś. Dampery. Trochę zrobiłem, żeby tak przód nie dobijał, czyli trochę je utwardziłem. No i tył. 61 prześwit, max wing. Bardzo fajnie się to prowadziło, moją opinią, więc polecam. Oczywiście całe pokazywanie wam i tłumaczenie zacznę od ostatniego zakrętu. Nieważne gdzie zahamujecie, ważne żeby zahamować mniej więcej na znaku, tak żeby w miarę sensownie się zmieścić w zakręt, żeby jak najwięcej prędkości złapać. Polecałbym raczej na dwójce wyjeżdżać w nim, ponieważ to jest jakieś 90 do 95 na godzinę, więc i to w najwolniejszym punkcie. No to raczej polecam na dwójce po to, żeby zachować jak najwięcej trakcji, jak najwcześniej być na pełnym gazie. To widzicie, że tam mogą sobie tak wyjechać, pozwolić sobie szerzej. Też uważajcie sobie, jak robicie wyjazd na prostą startową, żeby nie przejechać prawą stroną samochodu za białą linię, czyli nie możecie najechać na tarkę w tym miejscu. Są miejsca, na których można, ale w tym akurat nie. Zakrętu numer 1. Ja mam swój punkt hamowania jako ten ślad na ziemi. Trawa, ziemia. Taka plama żółta, co jest z lewej strony. Jeżeli jej nie widzicie, no to trochę musicie bardziej intuicyjnie tuż za znakiem zahamować. Tak z dwie długości auta, ale ja hamuję sobie mniej więcej na tej plamie. Jak widzicie, już hamulec jest na połowę wciśnięty. Zrzucacie sobie do dwójki bądź trójki. Ja raczej w Astonie czy Ferrari bym został na dwójce. W Mustangu też teraz myślę, bo on ma bardzo długie biegi. Ale wreszcie aut mógł, raczej na trójce polecam zostać. Trójeczka też nie wyjeżdżacie za szeroko, ponieważ biała linia tam jest granicą. Tutaj fajny zjazd w dół. Hamowanie jest dosłownie na tej tablicy z prawej strony, nawet może lekko wcześniej, jeżeli chcecie fajnie się złamać w zakręt. Możecie zrzucić się na dwójkę w tych autach z dłuższymi biegami, bądź zostać na trójce. Dwójka jest tylko po to, żeby wyhamować, nie służy do rotacji ani do przyspieszenia. Wjeżdżacie sobie szeroko, ale też nie przekraczając białą linię w miarę możliwości. To jest bardzo intuicyjny zakręt i polecam ogółem hamować jak zaczyna się, jeżeli macie oczywiście track optimu, hamować sobie jak zaczyna się ta dróżka w prawo. Przyhamować sobie, zrzucić bieg na czwarty i dobrać się na maksa do lewej. Mnie trochę wyrzuciło szeroko, ale ja to sobie wykorzystałem nawet trochę, żeby więcej prędkości zachować. Potem hamujecie sobie na tej plamie z lewej strony. Ja cofnę tutaj, żeby wam jeszcze raz pokazać. Macie tutaj taką plamę z lewej strony i ja sobie na niej hamuję zazwyczaj. Rzucam sobie do dwójki, doklejam się na maksa do wewnętrznej, żeby skrócić sobie drogę. Rzuciłem niby nawet na jedynkę, ale na dwójce raczej też możecie zostać, to jakby nie jest wielka różnica po prostu. Na jedynce mnie kontratrakcja ogranicza, a na dwójce was moc by ograniczała. Do tej szykany, tutaj warto jest uważać, żeby jej nie ciąć w ogóle i zahamować sobie mniej więcej albo na słupku, albo na tej plamie z przodu. Ja sobie hamuję bardziej na tej plamie tutaj na trasce. Rzucam sobie do dwójeczki, klejam się do lewo, potem jedynka, żeby w prawo pojechać. I o ile możecie w Mercedesie sobie przyciąć, może nie ten krawężnik z lewej strony, co ten krawężnik z prawej, to w jakimś Ferrari to ja bym raczej uważał, ponieważ mimo, że ja tylko lekko najechałem kołem, to i tak mi podbiło samochód trochę. Ten krawężnik z lewej strony możecie ciąć na spokojnie, więc nie ma jakiegokolwiek problemu. Hamowanie dosłownie na znaku, zrzucacie sobie do dwójeczki. Miecie ile możecie, ale nie za mocno. Jedynka tak samo, doklejacie się do wewnętrznej, ale nie ścinacie trawy, żeby potem opona nie straciła swojej przyczepności i na dwójce tam przejeżdżacie sobie bez hamowań. Raczej prosta sekcja i bardzo przyjemna. To jest dosyć intuicyjne hamowanie, sobie hamuję tuż przed tym znakiem po to, żeby dokleić się do wewnętrznej. Idealnie można nawet na nim zahamować i wyrobić się. Niestety ja też
to wszystkie te okrążenia, które zrobiłem, to po prostu zrobiłem po to, żeby zrobić jak najczystszy przejazd i żeby wam pokazać, jak najlepiej się da. Czyli widzicie, zhamowałem sobie wcześniej, prawie praktycznie w dwa apexy uderzyłem, trochę szeroko, ale bardzo bezpieczny setup miałem, bo to jest setup pod wyścig. Hamowanie dosłownie tak samo jak na początku tłumaczenia, mniej więcej na znaku, że zakręt w prawo jest. Rzuciłem sobie do jedynki i to był trochę błąd, ale mówię, lepiej tam czasami na dwójce zostać się niż jedynkę wrzucać. Tak by to się prezentowało. Jeszcze wam pokażę hotlapa. Czas był 1:33,5, więc nawet solidny, można powiedzieć. W szczególności, że to są praktycznie ja na tym teście zrobiłem więcej okrążeń niż kiedykolwiek wcześniej razem wzięte. Więc dobra, ja się nie odzywam. Do wyboru samochodu będę posiłkował się aktualnie wiedzą, którą posiadam, czyli stroną LFM. I aktualnie patrz 1:10 jest niewiele czasów zrobionych. I aktualnie najszybszym samochodem na ten moment jest Ford Mustang. O dziwo. Więc widać, możecie go sobie brać. Następnym autem widzę, że jest Lamborghini Huracan Evo 2. Potem jest Aston Martin, Vantage, przepraszam, AMR Vantage, V8. Następnym jest BMW M4 GT3. No i potem dopiero widzę, że jest jakaś Ferrarka. Dopiero wtedy widzimy, że jest jakiś mój samochód, którym umiem jeździć. Tak by wyglądało takie top 5 samochodów. Nie przedłużając, przechodzę do podsumowania. No dobra, tak by to wyglądało, ten hotlapik. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że mógł wam pomóc w jakimś stopniu. To są aktualnie wszystkie hotlapy nagrywane na zapas. Wszystkie nagrałem od razu po wyścigu Endurance 8 godzin, który ukaże się w piątek na kanale najbliższym. Więc no, nie przedłużając, dziękuję za oglądanie. Dawajcie znać w komentarzu, czy wam się podobał. No i jakie macie jeszcze pomysły na poradniki, akurat kiedy nie mam kierownicy, załóżmy, to bym sobie ponagrywał. Więc dziękuję, zapraszam na streamy, trzymajcie się cieplutko i na razie.